Dzień dobry, bardzo serdecznie witam Państwa z Cisnej. To program Zima w regionach, a ja dzisiaj sprawdzę, co tutaj zimą można robić, kiedy, no jak widać, biało nie jest, zimy nie ma. Pogoda nie najbardziej sprzyja górskim wycieczkom, ale jednak w Cisnej można robić wiele ciekawych rzeczy. Można na przykład spotkać bieszczadzkich artystów i tam teraz idziemy. No, można też wybrać się bieszczadzką kolejką leśną. O tym też dzisiaj w programie powiemy. No nie ma wątpliwości, że ta miejscowość, że Cisna, to jest takie miejsce, gdzie w Bieszczadach spotkamy największą ilość, największą liczbę bieszczadzkich artystów. Ja dotarłem teraz do takiego miejsca, które dzisiaj na antenie TVP3 w programie Zima w regionach ma absolutnie swoją premierę. To jest nowa część pracowni IKON, pani Jadwigi Denisiuk. Witam bardzo serdecznie. Trafiliśmy na warsztaty, pierwsze warsztaty w tym miejscu. To jest absolutne otwarcie, tak, tego miejsca. Tak. Tak, bo już jesteśmy w takiej starej łemkowskiej chałupie i to jest taka część mieszkalna, więc ona została w tej chwili wyremontowana, przystosowana do tego, żeby można było tutaj przeprowadzić warsztaty. Mówimy o sztuce pisania ikony, ponieważ ikona jest to opisanie kolorem Pisma Świętego, to jest opisanie kolorem wizji i to jest takie tłumaczenie, to nie jest rusycyzm, bo malować będziemy mieć po w tłumaczeniu właśnie pisać i malować. Natomiast to pisanie to właśnie nam określa, że to jest pisanie kolorem. Wybieram tematy, które ja wiem, że się mogą podobać, więc albo mnie się podobają, albo ja wiem, że turyści o to pytają. Co jest tym najbardziej chodliwym tematem? Najbardziej chodliwym jest oczywiście Matka Boska Łopińska. Tutaj na ścianie mamy tą dużą... Stąd też to jest przewaga tych ikon, rozumiem, także tu w galerii. Tak, bo tutaj do Łopienki robiłam kopię tego obrazu. Oryginał jest w Poleńczyku, a więc kto zobaczy Łopienkę, to często przychodzi i zamawia. To teraz tak po kolei powiedzmy, bo za nami trwają warsztaty, czyli co? Przede wszystkim potrzebujemy drewno. Drewno, jeśli ikona bieszczadzka, to bieszczadzkie drewno. I co po kolei się robi? I tu się staram, żeby był. Następnie to drewno, ta deska jest wygruntowana specjalnym gruntem, taka kreda pozłotnicza plus klej stolarski, taki stary, w takie perełeczki. No tego też zawsze to pokazujemy, dlatego że to już nikt nie pamięta o starych klejach. I gruntujemy ikonę, wiele warstw się kładzie, też takie, tak żeby to nie pękło, nie, żeby to było mocne. Ile ikona potrafi przetrwać lat, to no, wiemy chociaż. To wiemy, bo i to niezależnie od temperatury, od wilgotności. Przecież są te ikony, mają po 1000 lat. Oczywiście te 1000-letnie są w tej chwili trzymane w takich warunkach, że tam idealnych. Natomiast znamy masę ikon z cerkiewek bieszczadzkich, które sobie wiszą spokojnie i nic się im nie dzieje, więc ta technika jednak pomagała, ta technika była trwała. No dobrze, to my teraz na chwilę przerwiemy, poprzyglądamy się tym warsztatom i temu, jak powstają tutaj w Cisnej ikony. A Cisna to jest także miejsce, które nieodzownie związane jest z bieszczadzką kolejką. W ubiegłym roku, w sezonie wakacyjnym, bieszczadzka kolejka leśna przewiozła ponad 112 tysięcy turystów. No i to był także jeden z powodów, dla których postanowiono także zimą na ferie ponownie uruchomić tą kolejkę i teraz jeszcze przez tydzień bieszczadzka kolejka leśna z Cisnej, a dokładnie ze stacji w Majdanie w kierunku Balnicy jeździ i turyści jak najbardziej także zimą mogą przejechać się tą kolejką. Jak to wygląda? To proszę popatrzeć, a my przyglądamy się tutaj jeszcze, co pani Jadwiga Denisiuk robi. Pierwszy raz jechałem kolejką w 1972 roku. Wrażenia były piękne i dziś są również takie same.
A zwłaszcza, że my jechaliśmy z samowarkiem. Bieszczadzka kolejka bez samowarka nie byłaby bieszczadzką kolejką. Wiemy, o co chodzi. Samowarek to jest ta lokomotywka. Korzystamy w czasie tych przejazdów zimowych z parowozu, przede wszystkim z parowozu KP4. Parowóz KP4 to ikona i cała historia tej naszej bieszczadzkiej kolejki, ta powojenna, on przywołuje pewien sentyment. Dzisiaj staraniem fundacji taki parowóz jeździ, on został wyremontowany, sporo nas to kosztowało i bardzo się cieszymy, że możemy przywoływać tych czartych wspomnień z przeszłości, że ta para bucha, że lecą iskry, że stuka tak w specyficzny sposób. Jesteśmy tutaj z rodziną, z dziećmi w Bieszczadach. Uczyliśmy się jeździć na nartach. Pierwsze kroki są już za nami. Jeździmy sobie w wolnych chwilach wieczorem na basen, cały dzień na stoku. Pyszne jedzenie regionalne, próbujemy pysznego jedzenia. No i oczywiście ta atrakcja kolejką. Nie mogliśmy w ogóle pominąć tego. Każdemu polecę wędrówkę w Bieszczady i tym bardziej kolejką górską. Jadę drugi raz już w te strony właśnie. Byłam latem i teraz zimą. No to niepowtarzalne. Jeździmy do Balnicy, do słowackiej granicy. Tam no przede wszystkim no zimowy przejazd, no te plenery takie wyjątkowe, ośnieżone, niedostępne trasy dla samochodów. Proponujemy przejazd w wagonach otwartych. W niektórych są takie piece typu koza. Turyści sami muszą sobie podłożyć drewna do takiego pieca, zadbać o to ciepło. Zaczynamy i troszeczkę sobie proszę wysunąć ten kładek. O tak? Tak i tu tak. O i wyciągnąć karteczkę. Białą karteczkę wyciągnę. Tak. I teraz robimy, mocujemy, przyklejamy. Więc gdzie on się nam przykleja? A. Tam, gdzie jest klej, prawda? Coś ruszyliśmy. No. Nie. Wszystko jest nie przeszkadza, tak? Wszystko jest w porządku. Proszę. No już, proszę Państwa, jesteśmy po przejażdżce bieszczadzką kolejką, a ja w międzyczasie postanowiłem spróbować, jak trudna to jest sztuka. To jest ten najważniejszy moment, tak? Kiedy się tą warstwę złota nakłada. Tak, żeby złoto i żeby ono nam zaświeciło, więc trzeba wszystko zrobić tak, jak przed wiekami. Proszę bardzo. Jak to jest z tworzeniem tych ikon? Wszystko już kiedyś zostało ustalone, tak? Dzisiaj nie ma tak, że może Pani coś na przykład od siebie domalować, dołożyć do tej historii. To musiałby zatwierdzić Kościół prawosławny czy grekokatolicki. Temat, najnowsza ikona to jest ikona Świętej Rodziny. To jest XX wiek, ale ona została opracowana, została zatwierdzona i ona jest pierwowzorem. Możemy w tej chwili robić ikonę Świętej Rodziny, ale prawosławie tego nie zaakceptowało i w prawosławie nie mamy tego tematu. Ikona jest dorobkiem ogólnochrześcijańskim i te stare, piękne obrazy, święte obrazy, to najczęściej to są ikony w naszych kościołach. A jeśli Państwo chcą się więcej dowiedzieć na ten temat, to oczywiście zapraszamy do Cisnej. Pracownia Pani Jadwigi Denisiuk, także do Państwa dyspozycji. Można na przykład wziąć udział w takich warsztatach, jak te, które za nami się tutaj odbywają. My dziś w programie Zima w Regionach zostajemy w Bieszczadach. Widzimy się niebawem, a więc mówimy do zobaczenia o 11:45 ponownie Zima w Regionach z Bieszczadów. Zapraszam.